Możemy? Jesteśmy świadkami kolejnej fazy kryzysu imigracyjnego. Turcja po raz kolejny używa narzędzia, jakim jest... Już, dobrze, jeszcze raz. Po raz kolejny jesteśmy świadkami nowej odsłony kryzysu migracyjnego. Kryzysu, który nigdy się nie skończył, kryzysu, który trwa. A Turcja, jako państwo pozostające w sąsiedztwie Unii Europejskiej, po raz kolejny decyduje się użyć uchodźców, użyć masowych procesów migracyjnych jako narzędzia swojej polityki, narzędzia presji na Unię Europejską. Przypomnę, że w 2016 roku, kiedy Unia Europejska negocjowała z Turcją porozumienie związane właśnie z powstrzymaniem napływu nielegalnych imigrantów wymieszanych z uchodźcami, którzy przenikali przez Grecję do Europy, nasze środowiska podkreślały, że nie wolno negocjować w takiej sytuacji i nie wolno zawierać tego typu porozumień, iż będziemy płacić jako państwa europejskie za powstrzymywanie ruchu migracyjnego. Ochrona granic jest naturalnym przymiotem przynależnym wszystkim państwom. Jest rzeczą, z której nigdy nie wolno rezygnować i która nie jest do negocjacji za pieniądze. Jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej chciałbym zadeklarować, że w miarę kompetencji prezydenta będę zmierzał do ochrony granic przed masową imigracją, tak legalną, jak i nielegalną, spoza Europy. Granice Polski muszą być bezpieczne, granice Europy również muszą być bezpieczne. Nie możemy zgadzać się na to, żeby pod pretekstem szantażu emocjonalnego już musimy pomagać uchodźcom, wpuszczać do Europy wielką falę imigrantów wymieszanych z uchodźcami, imigrantów z różnych państw Azji, z różnych państw Afryki, którzy przenikają tutaj i którzy bądź to chcą szukać lepszego życia, bądź to mają właśnie jakieś plany nie zawsze do końca pokojowe. Szanowni Państwo, chciałbym również podkreślić, że prezydent, obecny prezydent Andrzej Duda ma tutaj dużą rolę do odegrania. Chciałbym wezwać pana prezydenta Andrzeja Dudę, żeby w ramach toczących się obecnie dyplomatycznych konsultacji nad rozwiązaniem tej nowej fazy kryzysu imigracyjnego, który ma miejsce po ofensywie tureckiej związanej właśnie z wypychaniem imigrantów czy ułatwianiem im przenikania granicy turecko-greckiej. Chciałbym wezwać pana prezydenta Andrzeja Dudę, aby okazał solidarność z rządem Grecji, solidarność z władzami Grecji i aby również zapowiedział propozycję pomocy ze strony polskiej, propozycję ochrony granic Grecji przed napływem tej nowej fali nielegalnej imigracji. Przypomnę, że państwo polskie w poprzednich latach taką pomoc nieraz już świadczyło. Polska marynarka wojenna uczestniczyła w patrolowaniu wód Morza Śródziemnego, uczestniczyła również w zatrzymaniu nielegalnej imigracji do Hiszpanii. Z kolei Polska Straż Graniczna w 2015 roku pomagała strzec granicy węgierskiej. Polscy strażnicy, nowoczesny sprzęt, nowoczesne auta zostały wysłane na południową granicę Węgier, którą sam wtedy odwiedzałem po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ochrona granic europejskich i pomagali zatrzymać falę nielegalnej imigracji, falę zaproszoną przez panią Merkel. Przypomnijmy to złamanie solidarności europejskiej, złamanie zasad prawa międzynarodowego i otworzenie granic Europy bez konsultacji z naszym państwem. Dziś jesteśmy w dość podobnej sytuacji i powinniśmy wykonać na arenie międzynarodowej dość podobne gesty. Pan prezydent, minister spraw zagranicznych, premier polskiego rządu powinni zaproponować jeszcze przed szczytem państw europejskich zaplanowanym na piątek, powinni wyjść z ofensywą dyplomatyczną, wyjść z inicjatywą i zaproponować pomoc. Zaproponować pomoc polskich służb granicznych, a jeżeli będzie trzeba, polskiej marynarki czy innych formacji w ochronie granic Unii Europejskiej. To jest ta rzadka sytuacja, kiedy naprawdę nasze zaangażowanie poza granicami Polski może mieć głęboki sens i może przyczyniać się do bardziej pokojowego współżycia narodów europejskich i wybicia z ręki Turcji tego argumentu, w którym ludzie stają się żywymi tarczami, w którym społeczeństwa europejskie poddawane są szantażowi emocjonalnemu, któremu szantażowi nie wolno nam się poddać. Nie wolno nam negocjować tego typu spraw, jak w tej chwili to proponuje poprzez swoje działania pan premier Erdogan. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, chętnie odpowiem.
rozwiązaniem mogą być właśnie szantaże emocjonalne, jak mamy stosowane wobec Polski nadal i przez kogo w takim razie skonkretyzują? Mogę. Teraz można pytanie? Te szantaże emocjonalne, o których wspominał pan Bosak, są też prowadzone, przypominam, od kilku lat ładnych, a poprzednie rządy zgadzały się na przyjęcie pewnych liczb, pewnych kwot imigrantów. Czy państwa zdaniem, na przykład w piątek, mogą paść tego typu kolejne apele ze strony państw Unii Europejskiej i jak powinniśmy reagować? Czy mamy jakieś argumenty, które również będą moralne, ale przekonujące do tego, aby nie przyjmować imigrantów, przynajmniej przed ich dokładnym sprawdzeniem? No, oczywiście, apele takie będą padały, chociażby ze strony Niemiec, ponieważ oni są jakby głównym rozgrywającym w Europie. Oni też rękoma unijnych urzędników zaproponowali Erdoganowi kolejne pieniądze, aby jednak powstrzymał tych imigrantów na granicy. To nie zadziałało, Erdogan odrzucił tę propozycję, o czym się głośno nie mówi, oczekując więcej pieniędzy i oczekując wsparcia, ponieważ Turcja prowadzi w Syrii wojnę, popierając dżihadystów, a Rosja, stojąc po stronie obecnego rządu syryjskiego, zwalcza tureckie ambicje neoosmańskie w tamtym regionie i Turcja chciałaby naciskać oraz na NATO oraz na Unię Europejską, aby wspomogli ich w walce. W związku z tym jest to pewna siła nacisku, ci imigranci, i Unia Europejska, nie mając możliwości jakby dalszej tutaj pomocy, dalszego zaangażowania, będzie chciała jakoś rozładować te naciski. Pytanie jest teraz, czy państwo polskie tutaj mogłoby coś zrobić. Tak, mogłoby coś zrobić. Po pierwsze, postawić twardy warunek, że my, jako jedyne co możemy, to wysłać pomoc właśnie i do Grecji, i do Bułgarii, wspierając ich granice, wspierając większymi pieniędzmi. Jeśli miałyby większe pieniądze pójść, to tylko Frontex mógłby zostać z naszej strony wsparty i to jest to, co powinniśmy robić. Nie powinno nas obchodzić w tym momencie kryzys czy problemy Niemiec, które ten deal handlowy z 2016 wyhandlowały z Turcją i to jest ich problem. Naszym problemem jest ochrona europejskich granic i brak najazdu kolejnych imigrantów do Europy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to państwu pragnę podziękować za uwagę i zapewnić, że będziemy ten temat monitorować. Temat ochrony granic europejskich, temat masowych przepływów imigracyjnych jest tematem, który mamy na oku i nasze środowiska od wielu, wielu lat. Już w 2015 roku bardzo wyraźnie nasze środowiska w tych kwestiach zabierały głos, spotykały się na manifestacjach w całej Polsce przeciwko właśnie fali nielegalnej imigracji wprowadzanej do Europy. To jest temat, którego zdecydowanie nie pozwolimy zapomnieć, nie pozwolimy rozwodnić w politycznej poprawności, nie pozwolimy zakryć multikulturowymi hasłami, które niestety mają poklask w Polsce także na tak zwanej prawicy, która boi się o tych rzeczach mówić. Mówię o tak zwanej prawicy, mam tu na myśli w szczególności partię rządzącą, zaplecze obecnego prezydenta, które operuje hasłami wielokulturowości, będąc właśnie skłonnym do usprawiedliwienia wszelkiego rodzaju ustępstw w polityce migracyjnej czy polityce ochrony granic. W naszych środowiskach takich ustępstw nie rozważamy. Przeciwnie, wzywamy władze naszego państwa do postawy aktywnej, do solidarności z innymi państwami, które są państwami granicznymi całej Unii Europejskiej. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Tu przekaz musi być bardzo zdecydowany i działania muszą być bardzo konkretne. Taka wizja prezydentury będzie przeze mnie artykułowana w tej kampanii wyborczej i ta nowa odsłona kryzysu imigracyjnego, który w tej chwili zapoczątkowała Turcja swoją presją na państwa europejskie, jest tylko kolejną odsłoną tego, o czym mówiliśmy zawsze, kolejną ilustracją tego, jak bardzo brutalne, jak bardzo bezlitosne są te procesy, jak bardzo niewiele mają one wspólnego z normalnym ruchem uchodźczym, a jak wiele mają wspólnego ze sterowanymi politycznie procesami migracyjnymi o wymiarze niekiedy wręcz geostrategicznym. Dziękuję państwu bardzo. Jeżeli mogę, bo to jest bardzo ważne w sumie, jest to kolejna fala, jak panowie państwo wspomnieli. Czy państwa zdaniem może dojść do tragedii, bo teraz się mówi o kilkudziesięciu tysiącach, a mogą być setki tysięcy. Jeżeli się nic nie zrobi, to będą strzały nie tylko z gumowych, kołczykowych, ale również z broni ostrej. Można przeczytać w internecie, że tam armia grecka już mobilizuje
wysyła komandosów po prostu na granicę. Jeżeli nic nie zrobimy, to będzie kolejna tragedia wojna na granicę. Szanowni Państwo, musimy być realistami. Ochrona granic wymaga ryzyka użycia siły. A ryzyko użycia siły w przypadku ochrony granic oznacza gotowość do jej użycia w przypadku braku podporządkowania się przez tych, którzy chcą te granice nielegalnie przekraczać. Tutaj nie ma miejsca na sentymentalizm. Racją stanu państw europejskich jest minimalizować zakres nielegalnych ruchów migracyjnych. Tym mniej będzie ludzkich tragedii w procesach właśnie masowej migracji. Im bardziej wszyscy będą mieli świadomość, że granice są strzeżone skutecznie. W związku z czym okazanie miękkości w przypadku takiej presji, jaką w tej chwili stosuje Turcja, okazywanie nieskuteczności w przypadku fal nielegalnej migracji przenikającej przez granice europejskie prowadzi do eskalacji tych zjawisk. Dlatego racją stanu i sposobem na zachowanie pokoju i na uniknięcie tragedii jest zdecydowane egzekwowanie prawa już w sytuacjach pierwszego naruszenia tego prawa, w przypadku pierwszego naruszenia granic, naruszenia wód terytorialnych. Tutaj jeszcze raz to podkreślę, nie ma miejsca na sentymenty. Postawa rządu Grecji wydaje się być zdecydowana i bardzo dobrze, tak samo jak wcześniej postawa rządu Węgier była zdecydowana. Rząd Węgier otrzymał w 2015 roku wsparcie od Polski, od Straży Granicznej. Polscy pogranicznicy pomagali strzec tej granicy. Podobnej pomocy powinniśmy dziś z inicjatywy prezydenta udzielić właśnie Grecji. O taką pomoc, o taką inicjatywę apeluję. Jeżeli tej inicjatywy nie będzie, to po wyborach prezydenckich, jeżeli będę miał zaszczyt te wybory wygrać, sam taką inicjatywę będę wykazywał.